Forum, Forum Romanum, Rynek, Agora, Agora Klarenbach. Komu w drogę, temu w czas, proszę Państwa. Czasu mamy coraz mniej przed nami, między innymi przed meczem. Dobry wieczór, witam wszystkie agorianki i agorian przed telewizorami. Dobry wieczór, witam uczestników tego programu. Są razem z nami w studiu Telewizji Republika, Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Panu, Panie Pośle, Panie Ministrze, Tomasz Grabarczyk, Konfederacja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poza studiem, Pani Aleksandra Owca razem. Dobry wieczór. Nie słyszę Pani Aleksandry. Dobry wieczór. O, zdecydowanie lepiej. Urszula Nowogórska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dobry wieczór, pani poseł. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. I kandydat na prezydenta Marek Jakubiak, wolni republikanie. Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, dzień panie dobry, kandydacie. Proszę państwa, zaczynamy bez ceregieli od subiektywnej oceny wydarzeń mijającego tygodnia. Aleksandra Owca. Subiektywna ocena wydarzeń, to zależy, o jakich wydarzeniach będziemy mówić. Myślałem, że będziemy mówić o subiektywizmie, no ale dobra, mniejsza o to. No dzisiejszy dzień został zdecydowanie zdominowany przez informacje dotyczące prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. No, w mojej ocenie to nie są bardzo szokujące informacje, ponieważ te nieprawidłowości związane z poczynaniami pana prezydenta pojawiały się od bardzo dawna i mam wrażenie, że Kolegium Humanum jest taką studnią bez dna, jeśli chodzi o afery wpływowych osób, które będą się pojawiać. Jest to na pewno temat, który równo dotyka wszystkie najważniejsze siły polityczne w kraju, dlatego że wiemy, że jest to uczelnia, która z jednej strony jest bardzo związana z Prawem i Sprawiedliwością, której rektor jest spokrewniony z byłym posłem i europosłem Prawa i Sprawiedliwości, który został zawieszony przez Jarosława Kaczyńskiego wskutek informacji ujawnianych przez CBA i prokuraturę. W tym momencie mamy następne partie polityczne związane już teraz z rządzącą koalicją, które padają ofiarą swojej pychy, moim zdaniem, na której oparta była praktyka po prostu korupcyjna, praktyka pójścia na łatwiznę po to, aby wykorzystywać system do tego, żeby zarabiać na spółkach Skarbu Państwa. No, w mojej ocenie to jest na pewno afera, która powinna być dla wyborczyń i wyborców bardzo potężnym wskaźnikiem na to, że są niestety w polskiej polityce pewne rzeczy, które idą kompletnie ponad podziałami i że nie ma różnicy pomiędzy stronnikami Donalda Tuska, stronnikami Jarosława Kaczyńskiego i dokładnie tak samo dopuszczają się korupcyjnych zachowań. Urszula Nowogórska. No, panie redaktorze, w tym tygodniu dużo rzeczy się działo. Po początek tygodnia to święto 11 listopada. Później rozmowy przedstawicieli prezydenta Trumpa z panem prezydentem Andrzejem Dudą, z kandydatem na prezydenta, z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. No a ostatnie godziny, no to rzeczywiście sprawy związane z uczelnią. Ale szanowni państwo, rzeczywiście tak się zdarzyło, że na tej uczelni w zasadzie nauki pobierali, tak to powiem, przedstawiciele wszystkich stron politycznych. Natomiast o jednej rzeczy nie należy zapomnieć. Na tej uczelni również są i byli studenci, którzy rzetelnie pracowali, rzetelnie się uczyli, rzetelnie zdawali egzaminy, więc wszystkich do jednego wora wkładać nie można. Rzeczywiście ci, którzy kombinowali i chcieli zrobić szybko pewne uprawnienia po to, żeby mieć potem jakieś inne możliwości rozwoju, takich osób rzeczywiście pewnie jest sporo, ale ich należy rzetelnie przepytać. Natomiast wszystkich pozostałych, którzy rzetelnie studiowali po to, żeby mieć wykształcenie, naprawdę też nie należy oceniać tak samo jak tych, o których wcześniej wspomniałam. Uczciwie, krótko, zwięźle. Michał Wójcik. Panie redaktorze, ja zaraz powiem, jakie moim zdaniem najważniejsze wydarzenie było w tym tygodniu, ale odniosę się do tego, co pani poseł mówiła z partii Razem, jak rozumiem. Kolegium Humanum nie jest związane, pani poseł, z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast chciałem także odnieść się do tego, co dzisiaj w niektórych mediach się pojawia. Profesor Karol Karski, który pojawia się przy okazji dyskusji na temat pana Sutryka, pana prezydenta Sutryka. Otóż, szanowni państwo, ja pana profesora znam bardzo wiele lat.
to jest wyjątkowo uczciwy człowiek. I proszę zwrócić uwagę, coś ciekawego się stało. Dwa dni temu Sutryk popiera Trzaskowskiego. Zresztą Trzaskowski wcześniej popierał Sutryka. Nagle się okazuje, że następnego dnia rano, między 6 a 7, wchodzą funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Potem jest hejt ogromny na pana Siemoniaka, ministra Siemoniaka i ministra Bodnara. I nagle się okazuje, że pojawia się kwestia pana profesora Karskiego. Ja myślę, że ponieważ nie mamy niezależnej prokuratury, miejcie państwo świadomość tego, że to nie jest przypadek. Tu chodziło o to, żeby tak naprawdę przykryć tę sprawę. I ja kategorycznie sprzeciwiam się temu. Ale tę sprawę to znaczy którą? Sprawę Sutryka. No przecież, panie redaktorze, to jest prezydent Wrocławia, jedna z ważniejszych postaci w świecie samorządowym. Dzisiaj słyszeliśmy, jak jeden z posłów Szczerba, tak, mówił, że no w zasadzie to nie jest człowiek z jego środowiska, a wcześniej wszyscy... Nie, Sutryka nikt w ogóle nie zna, nie kojarzą człowieka. Ale ja w tym kontekście chciałem powiedzieć, że profesor Karol Karski, ja go znam bardzo wiele lat, wyjątkowo uczciwy człowiek i myślę, że to jest daleko idące nieporozumienie, zresztą nielogiczne to jest, ale dobrze, będzie się bronił przed sądem, obroni z całą pewnością swoją niewinność. Jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, a mianowicie Marsz Niepodległości. Chciałem wszystkim Czyli państwu... Czyli rozumiem w subiektywnej ocenie wydarzeń. No tak. Chciałem państwu bardzo podziękować wszystkim telewizjom Telewizji Republika, bo to było coś wyjątkowego, niesamowitego, wielkie przeżycie i musimy się tak spotykać, różne środowiska patriotyczne, żeby szkodników odsunąć od władzy. Dziękuję. Tomasz Grabarczyk. No to ja odnosząc się do Marszu Niepodległości, bo rzeczywiście to było największe wydarzenie minionego tygodnia, zwłaszcza dla tej patriotycznej części polskiej sceny politycznej, to pragnę zauważyć, że marsz przeszedł kolejny zresztą rok bez żadnych problemów, bez żadnych ekscesów, chociaż była prowokacja, jak wszyscy wiedzą, w tym budynku, gdzie parę lat temu paliło się mieszkanie, znowu została wywieszona flaga LGBT, podświetlona i dziwnym przypadkiem piętro niżej ustawiona była kamera, która miałaby za zadanie sfilmować, ciekawe jakiej stacji, jakby doszło znowu do wrzucania tam jakieś petardy, podpalenia i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o jakiś taki najważniejszy temat tygodnia, subiektywnie uważam, że za ocean powinniśmy pojechać, polecieć i zobaczyć, jakie kolejne decyzje podejmuje prezydent elek Donald Trump, który ogłosił, że za Departament Efektywności Rządu, tak zwany DOGE, odpowiadać będzie między innymi Elon Musk. I to będzie departament, którego celem będzie generalnie odchudzenie biurokracji. A to jest kolejny element, który pokazuje nam, Trump nam pokazuje, myślę, że całej po prostu prawicy światowej, wszystkim środowiskom wolnościowym, narodowym, konserwatywnym, które liczą na to, że kiedyś dojdą do władzy albo już są przy władzy, w jaki sposób mają rządzić, jakie kroki powinny podejmować, że właśnie jest ta polityka wolnorynkowa, że jest to odchudzanie biurokracji, że jest to myślenie o przedsiębiorczości i z drugiej strony, że jest niesamowity odpór lewicowej ideologii, a przecież stamtąd ona właśnie z Ameryki przychodzi ona do Europy, także do Polski i te decyzje Trumpa mówiące o tym, że będzie zakaz operacji zmiany płci dla osób nieletnich, że będzie wpisane całkowicie w prawo to, że są tylko dwie płcie, kobieta i mężczyzna i tak dalej, to właśnie jest bardzo dobry sygnał dla wszystkich środowisk prawicowych, konserwatywnych, wolnościowych, narodowych i wszystkich tych zdroworozsądkowych po prostu na całym świecie i pokazanie, co należy robić, żeby taki sam odpór dawać w innych państwach. Marek Jakubiak. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że najważniejszym punktem ostatniego tygodnia był Marsz Niepodległości, który akurat Noce Polaków Rozmowy zamykały jako ostatni. Jako stary warszawiak muszę powiedzieć, że nigdy nie spodziewałbym się, że od Placu Zawiszy do Placu Domowskiego można 3 godziny maszerować. To po prostu ludzkie pojęcie, ile ludzi było. Ja myślę, że około 400 tysięcy było spokojnie ludzi, ale struktura marszu się zmienia i tutaj to jest powód, żeby zaznaczyć, że coraz więcej młodych dziewczyn przychodzi, czy dziewczyn w ogóle, matek z dziećmi, babć, dziadków, po prostu, no to jest taki marsz rodzinny zaczął się. Pokoleniowy. Pokoleniowy powiedziałbym i szczerze powiem, że no warto o tym mówić, bo to jest jedyny marsz na świecie, który jest za, a nie przeciw czemuś. Czyli my tam jesteśmy wszyscy razem, bo jesteśmy za Polską, a nie przeciwko czemuś. Więc powiem tak, no wielki powód do dumy, gratuluję wszystkim. Policji również chcę pogratulować,
bowiem policja się wyjątkowo dobrze zachowywała. Widać było, że nie mieli żadnych prowokacji na celu. W zasadzie ich nie było widać. I widać, że niepotrzebna policja była, dlatego że cały marsz uśmiechnięty przeszedł i tak naprawdę nie było co zbierać po tym marszu, bo nawet śmieci po nas nie pozostawały. Druga rzecz, proszę Państwa, no cóż, awantura antysemicka w studio TVN. No ja się wszystkiego mogłem spodziewać, no ale nie tego, że będzie się teraz wyrzucało Sikorskiemu pochodzenie jego żony. I gdzie? Tam, gdzie pani Engelking mówiła, że śmierć Żyda to jest wyjątkowe zjawisko. Nie, to nie jest wyjątkowe zjawisko. To jest zjawisko i przeżycie metafizyczne. Takiego określenia używała. No tak, no, metafizyczna, a Polaka taka zwykła śmierć, no wiecie tam, nie? Więc i wtedy nie przerywała i jej to wszystko pasowało. Tak więc sądzę, proszę Państwa, że trzecią rzeczą, którą należałoby podkreślić, to wizyta przedstawiciela przyszłego prezydenta, prezydenta elekta, który spotkał się z Trzaskowskim, a nie z Sikorskim, nie chciał z Tuskiem rozmawiać, tylko rozmawiał z Andrzejem Dudą jako pierwszym, to się wcale nie dziwię. A chodzi tutaj o to, że co niektórzy panowie mają niewyparzone usta, dalekie od kultury osobistej i prezydent elekt z całą pewnością sobie to zapamięta. Ja na jego miejscu bym to absolutnie nie zapamiętał. No, za umówieniem wizyty z prezydentem Trzaskowskim stała m.in. pani była ambasador Georgette Mosbacher. I nie jest to żadną tajemnicą. Ona również niejako Rafała Trzaskowskiego poparła, co w niewsmak jest z całą pewnością Radosławowi Sikorskiemu. Niewsmak pewnie premierowi, bo zostać tak zlekceważonym to policzek niebywale wymierzony. Natomiast no nie spotkała się ta delegacja też z naszym marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, koalicjantem pani poseł Urszuli Nowogórskiej. I ten bidny z wrażenia aż musiał ogłosić, że będzie niezależnym kandydatem na prezydenta. Jak to jest? Panowie, jest... ja mam tylko jedną uwagę. Chciałam się zwrócić tutaj do pana posła Jakubiaka. Czy jak rozumiem, jak pan poseł mówi o niewyparzonym jęzorze, to ma pan na myśli posła Tarczyńskiego, który się przyznał, że przynosi prezydentowi elektowi Stanów Zjednoczonych informacje na temat polskich polityków, bo wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim powinniśmy mówić o tych posłach, którzy stawiają interes jednej z grup politycznych w Stanach Zjednoczonych ponad polskim interesem narodowym i ponad polską racją. Ale zaraz. Przepraszam, do pani Aleksandry, ponieważ pani Aleksandra w dosyć sprytny sposób to pytanie sformułowała, jeszcze wieńcząc je tezą, to proszę mi powiedzieć, czy głupota pojedynczego polityka jest polską racją stanu? Nie, polską racją stanu jest to, aby polscy politycy... Nie, proszę pani, czym jest polska racja stanu, to ja wiem, i czym jest racja stanu. Nie, no to moje pytanie brzmiało nie... troszkę inaczej i bardzo bym prosił odpowiedzieć na nie. Czy głupota jednego czy drugiego polityka ma rzutować na polską rację stanu? To jest działanie wbrew polskiej racji stanu, tak. I bardzo pani dziękuję. Czyli jest to wypowiedź, rozumiem, wymierzona przeciwko Donaldowi Tuskowi. Jest to wypowiedź wymierzona przeciwko Radosławowi Sikorskiemu. Czy Donald Tusk, panie redaktorze, zaniósł do sztabu prezydenta? Pani Aleksandro, ale ja widzę, że pani chyba czegoś nie rozumie. No jeżeli się komuś robi zarzut z tego, że jest ruskim agentem od 30 lat, jeszcze do tego wszystkiego popiera się to jakimiś fikcyjnymi doniesieniami niby z amerykańskich agencji, albo się jest nieodpowiedzialnym, albo się jest niemądrym, albo celowo się wzburza opinię publiczną, a nawet doprowadza do tego, że ludzie w ramach tego niezadowolenia czy niezrozumienia oddają wtedy na danego delikwenta głos. Nie chcę tutaj panom, państwu urządzać lekcji historii, bo na pewno państwo pamiętają to lepiej niż ja, ale jeśli państwo pamiętają, co się działo w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku i po wyborach w 2016 roku, to pewnie pamiętają państwo też takie sytuacje, jak na przykład przesłuchania Marka Zuckerberga przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Jak państwo sobie dobrze przypomną cały ten proces i o co tak do końca chodziło, to chodziło głównie o wpływy zewnętrzne na wybory w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym moje pytanie do państwa brzmi, czy wątpliwości
Stanów Zjednoczonych, wyrażane również przez Kongres, uzasadnione, nie powinny być w żaden sposób obiektem tutaj zainteresowania. Pani Aleksandro, ale wie pani, pomieszała pani te wątki tak skutecznie, dlatego, że prezydent odnoszę, reprezentuje te same poglądy, co państwo. Odnoszę wrażenie, że chyba pani sama się już w tych swoich pytaniach pogubiła. Dobra, przepraszam, Marek Jakubiak był, ale zrobimy wyjątek i niech będzie pan Tomasz. Bo to należy powiedzieć. Donald Tusk w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej, wiedząc, że może zostać przyszłym premierem Polski. A to jest rok 2023. Podczas wystąpienia powiedział, że Donald Trump był ruskim agentem, powołując się na rzekomą wiedzę służb amerykańskich, gdzie służby amerykańskie wcześniej wydały raport mówiący o tym, że Donald Trump nie był i nie ma takich podejrzeń do tego, żeby miał związki z rosyjskim wywiadem. One tam zaznaczały, że dochodziło prawdopodobnie do jakiegoś spotkań, kontaktów republikanów z rosyjskim wywiadem, ale nic z tego w ogóle nie wyniknęło i nie ma żadnych dowodów na to, że on mógłby być ruskim agentem, a mimo to przyszły premier i były wcześniej, tak? Poważny polityk, król Europy, mówi o tym, że Donald Trump był ruskim agentem i jeszcze kłamie na temat tego, że służby amerykańskie coś takiego stwierdziły. To jest porażka na dwóch poziomach całkowicie. I jeszcze jest kolejna rzecz. Ten sam człowiek, jak został premierem, teraz mianował, bo tak będzie, ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Nie ambasadorem, kierownikiem placówki. Kierownikiem placówki, no ale koniec końców będzie pewnie ambasadorem. Z pominięciem oczywiście prezydenta tak jest. Stanie Bogdan Klich, który nazywał Donalda Trumpa nienormalnym. No to jest sytuacja niezrównoważona. Tak? No, ale to jest sytuacja jeżeli można, pani poseł, przepraszam. Pani Aleksandro, ja przepraszam, ale wie pani, ja bardzo dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie do programu. Jestem niezwykle kontent, ale są też inni goście, którzy chętnie zajęliby stanowisko i zabrali głos. Marek Jakubiak. Tym bardziej, że odnosiła się pani do mojej wypowiedzi i ja ad vocem chciałem pani powiedzieć, że zdradą stanu dla mnie jest 41 rezolucji w Unii Europejskiej przeciwko Polsce głosowanych przez pani ugrupowanie. Między innymi pani ugrupowanie. Polska straciła setki miliardów złotych przez te banialuki, które żeście tam opowiadali i pod którymi żeście się podpisywali. To jest po pierwsze. Po drugie, przypomnę pani, bo może pani to nie wiedzieć, że Platforma Obywatelska po przegranych wyborach w 16 roku zrobiła sobie zebranie praktycznie w ambasadzie niemieckiej, że oni tam się dogadywali co do dalszego działania. A jak powiem pani, że Weber, niejaki przewodniczący Partii Ludowej, Manfred, notabene. Manfred Weber, tak. Powiedział, cytuję, w Warszawie, w Polsce mamy naszego przedstawiciela, Donalda Tuska. I ja bym tutaj więcej nie grzebał w tym zakresie, dlatego że jakby no nie chcę właśnie Polski pogrążać, bo przez przypadek za pomocą poparcia pani i niestety ugrupowania pani Urszuli Nowogórskiej, jak wszem i wobec wiadomo ulubionej naszej posłanki PSL-u, pan Donald Tusk jest premierem rządu polskiego, z czym ja się absolutnie nie zgadzam. Więc ja wszystko inne pominę w tej chwili publicznie i uznam tylko tyle, że absolutnie nie ma pani racji. Tarczyński po prostu powiedział, co myślał, bo tak wszyscy myślimy. A do tego wszystkiego, proszę państwa, nie jest żadną tajemnicą, że chociażby wiceprezydent elekt już w styczniu tego roku, również nie znając jeszcze pewnie na tyle dobrze Dominika Tarczyńskiego, już europosła, zabierał stanowisko w sprawie tej pseudopraworządności wprowadzanej przez ten pseudorząd. Tak. Było już w styczniu i między innymi odnosił się też do tych nielegalnych działań dotyczących nielegalnego zajmowania mediów publicznych. Także tutaj nie trzeba nikogo niczym informować, ba, wreszcie jest jedno państwo na świecie, które po prostu wie dokładnie, co się dzieje i nie będzie udawało tych trzech małpek, która jedna nie widzi, druga nie słyszy, a trzecie to już jest wszystko jedno, jak Unia Europejska, co się dzieje w jednym z państw członków Unii Europejskiej. Natomiast tak jeszcze tylko w gwoli uzupełnienia i przepraszam, że ja zabieram głos, bo to jest państwa program, ale w uzupełnieniu do tego, o czym mówił Marek Jakubiak, to żebyśmy mieli jasność. Podczas wizyty pani kanclerz Angeli Merkel, bo zakładam, że to spotkanie pan poseł Jakubiak miał na myśli, to do niemieckiego poselstwa nie udał się sam Donald Tusk, ale towarzyszył mu wiernie Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszak i PSL, i Platforma Obywatelska są razem w tych samych strukturach Europejskiej Partii Ludowej.
w Parlamencie Europejskim. Faktem jest, że Manfred Weber zapomniał o Kosiniaku-Kamyszu, wskazał jedynie na Donalda Tuska. I tak to wygląda technicznie. Michał Wójcik. Czy skrajną naiwnością jest przyjmowanie, że jakby w tych dokumentach jest też coś, te, które zostały wysłane, czego Amerykanie nie wiedzą? No właśnie to, co pan przynajmniej częściowo przytoczył, styczeń tego roku i Vance już informuje o tym, że my wiemy doskonale o tym, że nielegalne przejęcie mediów jest, ten rząd jest niebezpieczny dla praworządności. Natomiast to, co mówił pan poseł Marek Jakubiak, jest prawdą rzeczywiście, z jednym tylko ale, Marek, dlatego że oni nie tylko stali, oni byli współtwórcami tych rezolucji przeciwko Polsce, współtwórcami. Jeden z ubiegających się dzisiaj o funkcję kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej był twórcą tak naprawdę tych rezolucji, niektórych. No na pewno był współautorem mrożenia kasy dla Polski. No za tym stał KPO i jeszcze mówił, że nie będzie, dopóki my nie przejmiemy władzy. Więc pani poseł, jakby wyciąganie tego typu rzeczy jest po prostu kompletnie nie na miejscu. Świadczy o takiej politycznej naiwności. I Urszula Nowogórska. No, ja się przysłuchuję tym wielu wątkom, które zostały przywołane w Państwa wypowiedziach. Znaczy, pozwólcie, że ja odniosę się do jednej kwestii. Czyli do mojego pytania. To też, ale to za chwilę, panie. Ale pamięta je pani, prawda? Pewnie, że pamiętam. Pan wie, że ja nie uciekam od odpowiedzi, więc odpowiem. Tylko momencik, proszę mi dać chwilę czasu. Znaczy, chciałam się odnieść, szanowni państwo, do tego, co mówicie również o Donaldzie Trumpie, o prezydencie elekcie w Stanach Zjednoczonych. Czy Amerykanie, wybierając swojego prezydenta, pokazali, że chcą zmiany tych wszystkich tez, które się do tej pory zdarzały? Amerykanie wybrali, natomiast my jako Polska, jako sojusznik Stanów Zjednoczonych, jako członek NATO, musimy zadbać na pewno o dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo po prostu to jest w naszym interesie. No dobra, to w takim razie, skoro pani już tak mnie podprowadza, to ja muszę o to zapytać. Czy w takim razie w naszym interesie jest, żeby tam był Bogdan Klich? Czy pani się spodziewa, że rząd jednak wycofa się z tego chorego pomysłu i przynajmniej rynek psychiatrów w Polsce zaopatrzy o kolejne ręce do pracy? Czy pan senator wróci z powrotem do Senatu? No i idąc dalej tym tokiem myślenia, pytanie brzmi, czy będziecie państwo czekali na taki sam ruch, jaki Donald Trump zapowiedział względem ambasadora Australii? Bliższego nawet chyba sojusznika Stanów Zjednoczonych, aniżeli Polska. Tam jest sprawa postawiona jasno. Pan ambasador, papa, jedzie do domu. Albo go potraktują jako persona non grata, albo się Australia zreflektuje i sama go odwoła, po prostu. Pewnie się państwo zdziwicie w sprawie tego, co powiem za chwilę. Natomiast ja dzisiaj miałam bardzo owocny dzień w terenie. Dużo jeździłam, rozpoczęłam od uroczystości z okazji 11 listopada w Szpitalu Wojskowym w Krakowie, ale potem miałam kilka spotkań po drodze. I muszę państwa zaskoczyć, bo mnie to też zaskoczyło. Usłyszałam taką tezę i teraz tą tezę, panie redaktorze, ja kieruję do pana. I co pan na to? A mianowicie usłyszałam coś takiego, że skoro Polska musi zabiegać o dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no to skoro takie doskonałe relacje ze Stanami Zjednoczonymi na przykład ma obecny prezydent Andrzej Duda, to może kiedyś pan prezydent Andrzej Duda będzie ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych. Pani poseł Urszulo, jeżeli mogę w ten sposób. Droga pani poseł Urszulo Nowogórska, nie zaskoczyła mnie pani w żaden sposób, bo akurat tą tezą jako pierwszy zaskoczył mnie Krzysztof Bosak z Konfederacji, kolega naszego kolegi tutaj w studiu. To jest rzecz pierwsza. Moje pytanie brzmiało o Bogdana Klicha. Czy sami się państwo zreflektujecie i pójdziecie po rozum do głowy, czy będziecie jednak próbowali te stosunki polsko-amerykańskie osłabiać i jączyć tam w Stanach obecnością samego Bogdana Klicha? Znaczy, panie redaktorze, chyba przyzna pani, że mówienie przez zwykłego polskiego senatora na temat prezydenta i teraz elekta prezydenta, że jest niezrównoważony, no raczej stosunkom polsko-amerykańskim nie będzie służyć. Ja na antenie państwa programu kilka dni temu też byłam pytana również o to i powiedziałam coś takiego, że rzeczywiście może to jest ten moment, że pewna refleksja może powinna nastąpić albo pewna analiza faktów, może tak to powiem. Natomiast jaki efekt końcowy z tego będzie, panie redaktorze, ja nie wiem. Natomiast na pewno jako obywatelowi tego państwa
na pewno mi zależy na tym, żeby Polska była bezpieczna. I proszę mi uwierzyć, że nasz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na pewno zrobi wszystko, żeby te relacje były utrzymane na właściwym poziomie. No tak, tylko pytanie, czy będzie ktoś chciał z Kosiniakiem-Kamyszem w ogóle rozmawiać? Mariusz Błaszczak miał rację, przewodniczący, który powiedział, szanowni państwo, że gdyby honor miał ten rząd, to już by się podał do dymisji. Ja się podpisuję pod tymi słowami, bo patrząc na to, co w przeszłości wypowiedzieli w mediach, w przestrzeni publicznej politycy, którzy dzisiaj rządzą Polską, no to tak naprawdę, gdyby mieli ten honor, to by się podali do dymisji. Nie ma co do... Ja myślę, że Bogdan Klik to jest po prostu... Idealny przykład krótkowzrocznej polityki tego rządu, który był przekonany, że Trump nie wygra wyborów. I tyle. I teraz mamy sytuację taką, że i tak źle, i tak niedobrze, bo w tym momencie wycofywanie ambasadora... Bogdan Klik nie jest ambasadorem. Wycofywanie człowieka, o którym się mówiło, że na pewno będzie ambasadorem przez rząd, to też jest taki na pokaz... Na tę chwilę, przepraszam, na tę chwilę, na tę godzinę, na ten moment to też jest ambasadorem w Stanach jest Marek Magierowski, mimo tego, że odwołał. Dobrze, ale to też jest jednak pokaz, można powiedzieć, pewnej słabości, tak? Że jednak zmieniamy człowieka, bo się władza w Stanach zmieniła. Chyba, że na przykład dogadamy się, ale to już naprawdę ktoś musiał tam pojechać, to załatwić w sposób zdroworozsądkowy, postawić tak sprawę Amerykanom, jeśli chcieliby się na to zgodzić, że Klik nie będzie ambasadorem, a nam tutaj nie przyjdzie też pani Mosbacher z powrotem. I to by może było rozwiązanie sensowne wtedy, żeby jednak ten, który źle się wypowiada o prezydencie Trumpie i ta, która niejednokrotnie źle się wypowiadała o Polsce, żeby tylko tak, nie wymieniali. Już reasumując, i jeżeli tak nazwiskami szafujemy, to dzięki pani Mosbacher mamy chociażby to, że Polacy mogą jeździć bez wiz do Stanów. Bo była jednym z tych kół zamachowych tego, mamy także że wiele, udało się mamy to także zrobić. Wiele krytycznych wypowiedzi w czasie, kiedy na wokandzie była poważna sprawa... Ustawy 447, pamiętam. Tak? Była też kwestia na przykład opodatkowania... Która wzburzała wielu Polaków. Opodatkowania Ubera i całej innej reszty. Pamiętam, dlatego pozwalam sobie na tego typu dyskusje. Pani Aleksandro. Tak, ja z uwagą się przysłuchuję tej dyskusji, szczególnie, że tutaj pozwolę sobie panów poprawić. Niestety nie jestem posłanką, jestem radną miasta Krakowa i ta decyzja o wysłaniu senatora Klicha do Stanów Zjednoczonych dotyka mnie szczególnie mocno, dlatego że jest to senator wybrany z tak zwanego paktu senackiego właśnie z Krakowa, co oznacza, że ta decyzja ma również konsekwencje dla naszego regionu, dla naszego miasta, ponieważ tracimy tak naprawdę parlamentarzystę. Jeśli chodzi o moją ocenę tej decyzji, to powiem zupełnie szczerze, że... W pewien sposób oczekiwałam, że jeśli nie została ona podjęta przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, to że ten wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych może ją powstrzymać. Natomiast absolutnie nie zgadzam się tutaj z panem posłem, że rząd polski, jakikolwiek to nie byłby rząd, jakkolwiek byśmy się z nim nie zgadzali, czy zgadzali, czy byśmy go popierali, czy nie popierali, powinien się poddawać do dymisji tylko ze względu na to, kto wygrał wybory w innym państwie. Dla mnie absolutnie niedopuszczalnym jest to, abyśmy my, nasz rząd, jego stabilność, jego plany i tak naprawdę interes Polski uzależniali od polityki wewnętrznej innego kraju. Bez względu, czy to będą Stany Zjednoczone, czy to będzie jakikolwiek inny kraj. Ulubione przez Platformę Obywatelską Niemcy jednak taką decyzję podjęły. Między innymi właśnie po decyzji w Stanach Zjednoczonych. Panie redaktorze, i Niemcy widząc, nie są moim ulubionym krajem. Moim ulubionym krajem jest Polska. I mówię o tym, jak... Panie Aleksandro, tym bardziej się cieszę, że jest pani dzisiaj razem z nami. Proszę zauważyć, że się nie przejęzyczyłem i nie powiedziałem, że ulubionym państwem partii Razem. Tak, nie jest naszym ulubionym. No widzi pani, powiedziałem o Platformie Obywatelskiej, a to spora różnica. Pół zdania. Pół zdania. No właśnie, Niemcy są znakomitym przykładem. Wystarczyło kilkadziesiąt godzin i już wiemy, że będą wybory za kilka miesięcy w Niemczech, bo wiadomo, że nie dojdzie do współpracy pomiędzy Amerykanami i nową administracją Donalda Trumpa, a tym rządem, który tam jest. Kwestie gospodarcze były w tle, ale jeżeli pani mówi, że to jest tylko ten powód... Nie, proszę pani. Powodem jest to, że jest inflacja 5%, że jest wzrost w ciągu roku do roku o 7% to usług, o 5% towarów.
o 22% masła, o 21% energii elektrycznej, o 19% usług turystycznych. Mogę pani tak wymieniać cały czas z tego powodu, bo był zamach na telewizję, zamach na trybunał, jest zamach na sądownictwo i mogę pani tutaj jeszcze do wieczora opowiadać. Dlatego się powiem, panie Tomaszu, pół zdania. O cenach energii rozmawiajmy. Panie Tomaszu, w odniesieniu do tego, co powiedziała pani z partii Razem odnośnie tego, że pan Bogdan Klich byłby ambasadorem, nie jest ambasadorem, dlatego że właśnie rząd czekał na to, kto wygra wybory w Stanach. No nieprawda, ponieważ od paru miesięcy jest walka o to, żeby on został ambasadorem. To on nie został tym ambasadorem jeszcze, bo tu mamy do czynienia z tym, że ten rząd próbuje mianować ambasadorów nie tylko w Stanach, ale Izrael, 50 w sumie Izrael, Ukraina w takich ważniejszych krajach właśnie z pominięciem prezydenta, z pominięciem tych zasad konstytucyjnych. Czyli z pogwałceniem konstytucji. Więc to nie jest kwestia tego, że ktoś czekał na wyniki wyborów w Stanach, tylko to jest kwestia tego, że robią to nielegalnie, więc nie wiedzą, w jaki sposób to zalegalizować swoją po prostu chucpę. Znaczy, no panowie, nie powołują Marek ambasadora, Jakubie. Tylko szefa placówki dyplomatycznej. Ale chcieli go mianować ambasadorem z pominięciem prezydenta. Chciałbym powiedzieć, że zgodnie z polskim prawem ambasadora powołuje prezydent i odwołuje prezydent. Kropka. Tu nie ma innej alternatywy. To, że się mówi, że politykę zagraniczną prowadzi rząd, to jest zupełnie inna bajka. Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Przedstawicielem Rzeczypospolitej ma być człowiek mianowany lub odwołany przez prezydenta Rzeczypospolitej. I tyle w tym temacie. Natomiast co do uzurpowania sobie pewnego rodzaju praw, które nie istnieją, jest już domeną tego rządu. Po prostu ten rząd nawet uzurpuje sobie prawo do twierdzenia, że potrafi rządzić Polską. To jest absolutnym już w ogóle nieporozumieniem. Ponieważ ten rząd partaczy, psuje nam nasze państwo na naszych oczach. Ale do brzegu. Proszę państwa, no jest trudna sytuacja z tym Klichem całym. Dlatego, że on będzie takim samym ambasadorem, jak był ministrem obrony narodowej. No, to jest człowiek, który nie pomoże kontaktom polsko-amerykańskim. Nie ma takiej możliwości. Panie pośle, ale z drugiej strony wojskowi mówią, że Klich nie był takim najgorszym ministrem w porównaniu chociażby z Siemoniakiem. Klich w odróżnieniu od Siemoniaka nie gadał do lampek. No bo, no tak, no ale to Klich to zaobserwował to zjawisko, że mówi do lampek, a on zgodnie z własnym zawodem, że tak powiem, wpłynął na decyzję Siemoniaka, no, być albo nie być. Natomiast zostawmy już te rzeczy. Proszę państwa, dziś mamy sytuację taką, że ze strony za Atlantyku, tak to ładnie ujmę, idzie nowy wiatr. I warto by było, żeby Polska ustawiła się z tym wiatrem, a nie przeciwko temu wiatrowi, bo na tym możemy tylko i wyłącznie skorzystać. Wygrała normalność, panie Aleksandro, normalność wygrała. I być może w Polsce wróci normalność. Być może. Urszula Nowogórska. To ja chcę odpowiedzieć na to pytanie, które pan redaktor zadał. O. Czekałam cierpliwie. No to dobrze, to ja pani ułatwię odpowiedź na to pytanie, bo ja rozumiem, że ono nie jest aż takie proste, jakby się mogło wydawać. Oddajmy głos naszemu niezależnemu kandydatowi, który właśnie też szuka takich rzeczy wspólnych z Donaldem Trumpem i tych, które go łączą z Donaldem Trumpem, a właściwie tych, które sprawiają, że on prawie jest jak Trump. Dwie rzeczy rozumiem, jeżeli chodzi o Trumpa, wielu nie rozumiem. Trump 14 lat prowadził program rozrywkowy w telewizji, ja 12. Jesteśmy w stanie, myślę, dogadać się na bardzo wielu płaszczyznach. A drugie, ja w życiu nie przepracowałem dnia na etacie, on całe życie był przedsiębiorcą. Panie Szymonie. Po pierwsze, to pan zdaje się chyba na etacie w tej chwili jest państwowym, bo marszałek Sejmu to nie jest zawód świadczący o tym, że wykonujesz pan prywatną inicjatywę. To jest rzecz pierwsza. Prezydent Stanów Zjednoczonych też jest na państwowym wikcie, a nie na wikcie prywatnym. To tak, żebyśmy mieli jasność. Dlatego mówiłem, że to nie jest wcale aż takie proste pytanie, Urszula Nowogórska. No ale nasz prezydent i każdy kolejny prezydent obecny były też są na, że tak powiem, na garnuszku państwa polskiego. Tak jak my posłowie, tak jak... A może pan marszałek do dziś wystawia fakturę za to, że jest marszałkiem? Natomiast panie redaktorze, ja powiem szczerze, ja się cieszę, że wreszcie rzeczywiście ta decyzja została zakomunikowana. No bo trzecia droga ma kandydata na prezydenta. Nie. No jak trzecia droga ma? Znaczy się, że Hołownia jest też waszym kandydatem?
No, wygląda na to, że tak, panie. Nie, bo sam Hołownia twierdzi, że on jest kandydatem niezależnym. Ale to się wszystko zgadza, panie redaktorze, bo on nie ma prezesa nad sobą, dlatego jest niezależny. Sam jest prezesem czy przewodniczącym swojej partii, więc jemu prezes żaden nie... Pani poseł, ale ja wiem, że pani to nam urokliwie, uroczo i urokliwie opowiada. Ale wie pani, gdyby tak miało być, że trzecia droga, czyli pani też jako PSL popierają Hołownię, to zakładam, że Kosiniak by tam koło niego stanął. Tak jak żeście zapowiadali na przykład odpowiedzialnych lekarzy, którzy mieli dzwonić do ludzi, nie? Jak żeście zapowiadali razem 60 dni na NFZ, jeżeli się człowiek nie dostanie, to idzie do prywaciarza, później fakturę daje NFZ-owi. Tak jak żeście wspólnie zapowiadali chociażby, że jeżeli w jednym miejscu człowiek pracuje, w drugim dorabia, to płaci z jednego miejsca. No zawsze wtedy byliście razem, a tutaj biedny Hołownia wychodzi, oznajmia to wszystkim sam, a rzekomo Kosiniak-Kamysz wcześniej chodził i proponował każdemu innemu, żeby startował. Nawet z tą propozycją trafił do Jacka Siewiery. No to jak to jest? No ale panie redaktorze... Ale pani poseł! No ale moment, ale przecież pan prezes Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej, jest, jakby nie rozmawiał z Jackiem Siewierą, szefem BBN-u, to by było źle. Rozmawiali o bezpieczeństwie. Nie. No Jacek Siewiera powiedział wprost. No to pani. No, ale panie redaktorze, o wyborach prezydenckich pewnie też rozmawiali. Natomiast... Nie, no pewnie i o pogodzie też rozmawiali, a może pewnie też rozmawiali, nie wiem, o kobietach. Ja nie wiem, ale ja pytam się o kandydaturę na prezydenta. Poszedł do Kosiniak-Kamysz, złożył propozycję Siewierze. Ja nie wiem, czy złożył, panie redaktorze. Jak pani nie wie, jak Siewiera nie zaprzeczył. No ale też nie potwierdził. Dość zabawne, no. No dobra, Kosiniak złożył w takim... No dobra, ale to w takim razie inaczej, żeby jeszcze bardziej skomplikować. No przecież nie kto inny, ale pani lider trzeciej drogi, PSL-u, ale w ramach trzeciej drogi, zaproponował Tuskowi, żeby był jeden kandydat koalicji rządzącej. No ale premier odmówił. A premier odmówił, dlatego Hołownia się sam wylansował. No nie wylansował się, panie redaktorze, bo wcześniej były takie rozmowy, które wskazywały na to, że marszałek Hołownia będzie kandydatem na prezydenta. Wszystko się zgadza. No tak jak ten NFZ, tak jak kwota wolna od podatku, tak jak opodatkowanie z drugiego miejsca pracy. Wszystko się zgadza. Panie redaktorze, pan nie słucha innych stacji, bo pan ciągle siedzi w pracy w Republice i dobrze. Natomiast był pan Hołownia na wywiadzie w jednej z konkurencyjnych stacji i ja sam na własne uszy słyszałem, jak był oburzony, proszę pana, że elektrownia atomowa nie jest budowana w Polsce, że CBK nie jest budowana. Co pan opowiada, naprawdę? No ja kocham, no. I powiem panu tylko tyle, że wszystkiemu jest winne PO i PiS, proszę pana, bo jak nie PO, to PiS, jak nie PiS, to PO. Tam, a redaktor mówi, no ale przecież pan legitymizuje ten rząd. A on mówi, przepraszam, ale to są teraz wybory prezydenckie. A nie, to w porządku. To panie pośle Jakub, jak ja panu powiem, bo to człowiek się stara jednak skakać po różnych kanałach, ale nie zawsze znajdzie ten odpowiednik, gdzie dzieje się coś śmiesznego. Rafał Trzaskowski razem z Donaldem Tuskiem, oni mówią, że ten Zielony Ład to wcale nie jest taki dobry. Nie, że te prawa do emisji i ETS, to one właśnie pogrążają naszą energetykę i gospodarkę. Co prawda od kilku dni. To prawda. Przecież kopalnia węgla brudatnego miała być zamknięta, prawda? No. Bo była nieefektywna i plująca w naszą atmosferę. Sławomir Mentzen dobrze skomentował start Szymona Hołowni. Powiedział, że Szymon Hołownia rzeczywiście jest kandydatem niezależnym, bo niezależnie od okoliczności zrobi to, co mu Donald Tusk każe. Michał Wójcik. Donald Tusk najpewniej kazał mu startować. Nie, pozwolił na X-ie i nawet napisał, żeby uszanować. Ale warto zaznaczyć, że Sławomir Mentzen wyzwał Hołownię na debatę. Hołownia się nie zgodził, więc tutaj domyślamy się, że... Bo powiedział, pewnie... że on nie będzie tak solo występował On nie będzie debatował, chociaż jest człowiekiem dialogu. Tak, prawdopodobnie poszła tam informacja. Tak. Była też mowa o tym, że Sejm będzie w pełni otwarty, ale coś tak dziwnie z tą otwartością też jakoś dziwnie wychodzi. Barierki są po to, żeby ludzie się nie poprzepraszali. Tak. Kampanii prezydenckiej nie można prowadzić. Szanowni Państwo, ta sytuacja... Przepraszam, Pani Aleksandro, ja mam tego pełną świadomość, tylko wie Pani, to nie ja ukułem określenie prekampania. Oczywiście, no, oczywiście. Michał Wójcik. Sytuacja, Pani poseł, Pani radna, ta sytuacja pokazuje jak w soczewce, jaki jest stan klasy politycznej w Polsce. No, lider jednego z ugrupowań,
który tworzy rząd, mówi, że on jest niezależny, czyli ucieka z pokładu, zostawia was, pani poseł, zostawia tą waszą trzecią drogę, zostawia swoje ugrupowanie, mówi, że jest niezależny. Jest podobny jak Trump, bo my go widzieliśmy w filmie, przecież Kevin sam w domu i on się witał z Trumpem, przecież widzieliśmy to. I dzisiaj takiego Kevina właśnie mamy, szanowni państwo, w polskim parlamencie. Taki jest poziom polskiej polityki, niestety. To Stanisław Tyszka, proszę państwa, swojego czasu użył obecnie poseł Konfederacji tego określenia, europoseł tego określenia, że Sejm to po prostu cyrk. Bardzo dziękuję agoriankom i agorianom przed telewizorami, uczestnikom tego programu. Spokojnej, dobrej nocy życzę i do zobaczenia.